ściana, bo na tej ścianie najmniej widzimy. Tutaj widzimy mniej więcej, że jest czysto, więc idzie zawsze jedynka na tą ścianę pod warunkiem, że nie ma drzwi, nie ma załomu, nie ma czegoś niebezpiecznego naprzeciwko niej, tak? Zobaczcie teraz, jak ja bym tu stał, zobaczcie. Piotrek by mi, on już, Piotrek już mnie widzi. Widać koszulkę, nie? I on wtedy by szedł na mnie, bo ktoś tu stoi. Dwójki zadaniem jest pierwsze to złapanie pleców jedynki, z tego, że to jest najniebezpieczniejszy w tym momencie punkt, nie? My wiemy, że jest celna wprost i wiemy, że się na nim zatrzyma. No to gdzie trójka powinna pobiec? Na wprost. No nie, trójka powinna zawinąć właśnie na tą ścianę, bo jedynka się zatrzymała tu, dwójka się zatrzymała tu, a tu jest dalej kurwa nie w tym domu. Trzeba... Każdy kolejny reaguje na zaistniałą sytuację. Dosłownie, dosłownie. A sygnały, jeśli jedynka trzyma ten cel jakieś do wejścia... Sygnały do wejścia, idziecie. Idziemy tak, no i dobra, idziecie. Ten cel i nie zatrzymujemy się, nie robimy pauzy, po prostu idziemy. Nie chcemy wam na razie utrudniać. Dobra. Są pewne zasady, nie wiem, jak wchodzimy na flashbangu, na granacie, w tym momencie dodatkowe komendy dochodzą, ale nie chcemy na razie utrudniać. Na razie... Jeżeli są drzwi panowie otwarte i tak jak Zima mówi, nie ma flashbangu coś i tutaj już poszedł sygnał, że idziemy, to nie ma kurwa czegoś takiego, że się jeszcze tu zatrzymujemy, jest jakiś sygnał, nie? Jak już poszły sygnały, to znaczy, że idziemy, kurwa, nie? Maszyna poszła, już... Jak już poszedł sygnał, to wchodzimy do pomieszczenia, nie ma żadnych sygnałów, jeszcze tu